Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście nie mogłam tutaj pominąć tych jakże istotnych dla, można by zaryzykować stwierdzenie, większej części społeczeństwa wydarzeń, czy jednego wydarzenia, jakim są wybory parlamentarne w tym roku. Oczywiście tutaj, ponieważ myślę, że mam w tej kwestii niepopularną opinię. Jaką tutaj już widać doskonale w tytule, nie głosuję w wyborach tych, ani prawdopodobnie następnych parlamentarnych i prezydenckich. Zatem chciałabym rozwinąć trochę ten temat. Że zacznę od poruszenia kwestii, dlaczego jest to niepopularna opinia. W swoim otoczeniu spotykałam się wiele razy z krytyką, moim zdaniem nieadekwatną, kiedy spokojnie oznajmiam, że nie głosuję w wyborach, a w odpowiedzi słyszę taki wyraźnie podniesiony taki głos, taka sentencja wypowiedziana. No bardzo ostrym tonem, jak można nie głosować. I możliwe, że Państwo, którzy nie głosujecie i również nie kryjecie się z tym poglądem względem wyborów, nawet nie konkretnej partii politycznej, bo wiadomo nie od dziś, że polityka po prostu dzieli ludzi. Ale kiedy człowiek decyduje się nie brać udziału w tym przedstawieniu, nie zasilać tego swoją energią, skupić się na jakichś swoich priorytetach, na czymkolwiek, co uważa za bardziej istotne, spotyka się z krytyką. I mi się przypomina taka stereotypowa sytuacja, kiedy idzie sobie człowiek ulicą i zaczepia go dwóch kibiców piłki nożnej, groźnie wyglądających kibiców piłki nożnej, i pada pytanie, komu kibicujesz? Nie interesuje się piłką nożną. I to jest taka bardzo analogiczna sytuacja, chociaż tutaj osobiście się nie spotkałam z jakimś atakiem fizycznym, jeśli chodzi o to, ale myślę, że wywołuje to podobne emocje u ludzi. Jeszcze wspomnę tylko, że nie zamierzam nikogo z Państwa przekonywać do swojego poglądu, że lepiej jest nie głosować, nie zasilać tego systemu swoją energią, że jeśli nie ma partii, która Państwu odpowiada programem, lepiej nie głosować na tak zwane mniejsze zło. Zresztą myślę, że nawet mogłabym znaleźć partię, z którą programowo gdzieś tam się zgadzam w postawach, jest to Konfederacja, ale zważywszy na ilość, nawet nie afer, ale po prostu zważywszy na fakt, że trochę poznałam to środowisko, nie uznaję tych ludzi będących w partii, przynajmniej tych ludzi, których większości tych ludzi, których poznałam, którzy są tymi przysłowiowymi twarzami tej partii, którzy dostali jedynki na listach, nie uważam ich w większości za ludzi poważnych. Zatem jest szereg różnych czynników, które powinno się rozważać, wybierając daną partię polityczną, nie tylko program. I ten aspekt bardzo wiele osób pomija. W internecie mnożą się wypowiedzi, artykuły, nagrania, filmiki, gdzie ludzie przedstawiają programy poszczególnych partii po kolei i mówią, jeśli uważasz to i to o tym i o tym, zagłosuj na tą partię. No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć o licznych plakatach pod tytułem Kto głosuje, ten się liczy. Zewsząd jest taka wszechobecna, nie chcę używać słowa propaganda, bo jest ono nieadekwatne, ale jest to nachalna promocja wyborów parlamentarnych w tym roku. 4 lata temu nie przypominam sobie analogicznej sytuacji, więc chyba obecna sytuacja jest trochę inna niż za ostatnich wyborów, ale myślę, że to ma marginalne znaczenie. Taka moja wrodzona przekora po prostu nie pozwala mi tego nie wyśmiać. Jeszcze raz powtórzę, że nie zamierzam Państwa przekonywać do swojego poglądu. Po prostu uważam, że skoro zewsząd jesteśmy atakowani tymi nawoływaniami, żeby iść zagłosować, bo przecież trzeba, bo obywatelski obowiązek. Jaki obowiązek? Jestem zwolennikiem demokracji parlamentarnej, mówię o tym otwarcie.
I demokracja, obecny ustrój gwarantuje nam prawo do niegłosowania, tak samo jak do głosowania. Niegłosowanie też jest wyborem, który ma prawo podjąć ma prawo podjąć każdy obywatel Polski, prawda? Jeszcze nie mamy obecnie na tyle zamordystycznego, opresyjnego systemu, żeby taka opcja nie była możliwa. I paradoksalnie nieoddanie głosu też jest jakąś tam formą głosu, prawda? Jest to jakiś tam sygnał, który sobie wędruje w stronę władzy, że nie ma opcji, która nam w tej chwili odpowiada. Zakładając taki scenariusz, gdyby frekwencja na wyborach wynosiła 15%, albo gdyby frekwencja wynosiła 60-70%, to na to ludzie by patrzyli zupełnie inaczej. Władza też by na to patrzyła zupełnie inaczej. Nie wiadomo, czy. Nie wiadomo, jakie by były nastroje, o czym można się domyślać, co by ludzie pomyśleli, jakie by były nastroje w społeczeństwie, gdyby frekwencja wynosiła tylko 15%, ale to są takie obydwa scenariusze, które są zupełnie totalnie odległe i właściwie za pomocą tego można pokazać, że niegłosowanie też się może liczyć w jakiś sposób. Ale ja oczywiście nie głosuję, nie decyduję o niegłosowaniu w wyborach dlatego, żeby się liczyć, tylko w trochę inny sposób. Zdecydowałam, że tak postąpię, dlatego że nie wyobrażam sobie zasilać tego teatru, tego całego przedstawienia swoją energią. Uważam, że to uwłacza mojej godności jako wolnego człowieka. Po prostu nie zniżam się do poziomu takich przepychanek. Nie uważam, żebyśmy mogli jako obywatele decydować, żebyśmy mogli wybrać jakichś swoich poważnych przedstawicieli w Sejmie. Mam prawo tak myśleć, tak twierdzić, państwo mają prawo uważać inaczej i też tym materiałem, oczywiście tutaj ta moja moc sprawcza jest właściwie niemalże zerowa, obejrzy to może z kilkaset, kilka tysięcy góra osób, jak dobrze pójdzie i nie mam zamiaru próbować zmieniać poglądu ludzi. Ogólnie tylko to jest taka moja odpowiedź na tą atmosferę panującą dookoła, że można inaczej postąpić, że nie trzeba wybierać między mniejszym a większym złem, jak to niektórzy mówią. Niektórzy, mam tutaj na myśli ludzi, to konsumentów mass mediów, dziennikarzy głównego nurtu, często się używa takiego stwierdzenia wybór między mniejszym a większym złem. Ale mimo wszystko jest to nawoływanie, żeby w tym uczestniczyć, że no tak, tak, zgadzamy się, że jedni są gorsi od drugich i właściwie nie popieramy nikogo, ale trzeba wybrać mniejsze zło. Nie, nie trzeba, nie trzeba iść na żadne kompromisy, nie trzeba tego systemu zasilać swoją energią. Jeśli te wybory w jakiś sposób stoją w sprzeczności z państwa kodeksem moralnym, zachęcam do tego, aby nie męczyć się, nie uczestniczyć w tym, nie zasilać tego przedstawienia swoją energią. Bardzo, bardzo sobie podobałam stwierdzenie zasilanie czegoś swoją energią, jest bardzo wszechstronne. Natknęłam się nawet na takie stwierdzenie, które pozwolę sobie zacytować, że głosowanie w wyborach to jest takie pisanie listów do świętego Mikołaja dla dorosłych. Bardzo mi się to spodobało. O rozbieżnościach między programem danej partii a rzeczywistą realizacją postulatów chyba nie muszę mówić, bo temat oczywiście już jest obecny w mainstreamie. Znaczy już się zawsze był, o tym zawsze się mówiło, że politycy się nie wywiązują ze swoich obietnic. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Niegłosowanie w wyborach wcale nie wyklucza się z interesowaniem się polityką. Nie uważam, żebym ja jakoś kampanie wyborcze wszystkich partii śledziła jakoś niesłychanie rzetelnie. Wręcz śledzę je tak no, kątem oka coś obejrzę, gdzieś coś, jakieś rozmowy posłucham w tle do wykonywania codziennych czynności, ale mimo wszystko uznajmy, że jest to jakieś minimalne zainteresowanie, bo są ludzie, którzy w ogóle się odcięli od mediów. Ja tego słucham, oglądam ze względów po prostu rozrywkowych,
Też czasami mam taką potrzebę, no mam taką, jestem ciekawa tego, co ogólnie ludzie myślą, jakie są skandale, na co ludzie reagują, że też koniec końców, jak się wychodzi do ludzi, trzeba pokazać, że nie żyje się pod kamieniem i się odnieść do bieżących kwestii. Są różne powody, dla których można śledzić przed wyborami media głównego nurtu. I ja szczerze mówiąc, śledzę, lubię sobie posłuchać o różnych nietrafionych, nieadekwatnych wypowiedziach polityków, właściwie każdej opcji, ale tutaj, no, zważywszy na moją przeszłość głównej rozrywki, dostarcza mi Konfederacja, chcąc, nie chcąc. A propos jeszcze Konfederacji, właściwie ludzi związanych z Konfederacją, odnosząc się do konferencji Fundacji Patriarchat, na którym padły takie słowa bardzo poniżające, poniżające kobiety, uprzedmiotawiające kobiety. Też to się zbiegło w czasie poniekąd z wypowiedzią Agnieszki Holland o odebraniu mężczyznom praw wyborczych. Oczywiście wypowiedź Agnieszki Holland była nieco wcześniej, ale tutaj proszę zanotować, że korelacja czasowa jest niesłychana. Nie chcę tutaj siać teorii, że pobudzenie emocji po obu stronach barykady, że wzbudzenie tych emocji było celowe, kontrolowane, że akurat jedna coś chlapnęła, jeden coś chlapnął. I tak to się stało, że zupełnie przypadkowo oba tematy tak wypłynęły. Tutaj też nie chcę wydawać jakiegoś sądu, czy to jest zwykła koincydencja czasowa, czy też to było w jakiś sposób zamierzone, żeby tak jak wzbudzić emocje, no to wszędzie, ale są pewne elementy tego przedstawienia, jak właśnie ten wspomniałem przed chwilą, któremu, no, o których jak się myśli, to nie można koło nich przejść obojętnie, nie można nie poświęcić im uwagi, nie zaśmiać się pod nosem i tak dalej. Takich niuansów mogłabym wymienić mnóstwo. Dobrze, już nie będę udawać, że się jakoś odcinam od takich niekonkretnych domysłów, co tam za kulisami się dzieje. Uważam, że no, też to jest w pewien sposób zarządzane, sterowane, żeby tegoroczna kampania wyborcza, tegoroczne kampanie wyborcze, tutaj mówię o wszystkich partiach, przebiegały dosyć intensywnie. Znaczy wiadomo, są mniejsze, większe skandale. Akurat politycy Konfederacji okazali się większymi skandalistami niż politycy lewicy akurat w tym czasie, prawda, oczywiście to się tak zmienia co jakiś czas, bo to są obie takie bardzo mało poważne partie, jeśli mogę powiedzieć swoje zdanie. Niemniej jednak, kiedy się wszystkie takie obserwacje z otoczenia, bo ja tutaj nie mam dostępu do jakiejś wiedzy tajemnej, po prostu słucham to, co jest w głównym nurcie, czasami to, co mówią bardziej niszowi komentatorzy, i to się układa w taką całość, w takie przedstawienie, które jest bardzo, które obraża poniekąd ludzką inteligencję. I oczywiście tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że presja otoczenia, jeśli chodzi o uczestniczenie w wyborach, że trzeba iść zagłosować, są jakieś kampanie typu kobiety na wybory ze strony tamtych środowisk lewicowych, coś PO, lewica, do tego typu klimaty. Nie wnikam, od którego polityka to konkretnie wyszło, bo to się rozlało po internecie. Na przykład ta akcja kobiety na wybory, to też jest, no, taka ironia losu, że akurat za tym stoją środowiska lewicowo-liberalne. Ponownie jest to taka aluzja, że kobiety nie angażują się w politykę, przecież mają od 100 lat prawo wyborcze, prawie od 100 lat. Więc po prostu nie. Nie, jeśli coś jest w sprzeczności ze mną, z jakąś taką moją fundamentalną prawdą o świecie, po prostu staram się w tym nie uczestniczyć w miarę swoich możliwości. Jeśli Państwo macie podobne odczucia, a blisko połowa społeczeństwa myśli podobnie, co przynajmniej to tak pokazuje frekwencja na wyborach parlamentarnych oraz prezydenckich, że prawie połowa społeczeństwa nie chce tego bałaganu zasilać swoją energią, nie chce mu poświęcać uwagi, nie chce w nim uczestniczyć, nie chce o tym rozmawiać, to
Oczywiście, oczywiście zachęcam do nieuginania się pod tą presją społeczeństwa. To są tylko banery na ulicach, to są tylko kampanie w internecie, a gdzieś tam pod tym całym, pod tą całą zawieruchą jest normalne życie, normalne takie ludzkie radości, którym to już warto, już totalnie, kompletnie warto poświęcać swoją uwagę. Dziękuję bardzo.